Cześć, witam was serdecznie, moi drodzy. Kolejny dzień i nazbierało się tego. Weźmy sobie to pod spodem. Jest gdzieś jakiś numer? Jest. Podobno robi choinkę, czyli zapala się wszystko. Jest to HP. Jakiś czas temu miałem coś takiego u siebie. 6075, nie wiem czy to ten sam model, ale bardzo podobny. I mniej więcej one wszystkie są bardzo podobne, czasami się cyferkami różnią. No to sprawdźmy, co tutaj dolega. Choinka się robi, jakieś tam ceregiele. Klient mi zgłaszał, papier jest. Ale co dokładnie, no... Najlepsze jest, powiem wam szczerze, to, że te urządzenie... A! Zobaczcie, co tutaj jest. Ja tego nie widziałem. Takie zacięcie, że w tych urządzeniach mniej więcej jest identycznie wyglądające, a różnią się czasem jakimiś cyferkami, ale producenci chcą nam po prostu utrudnić pewne rzeczy. Nie wiem, czy tu nie było po wymianie atramentów, słuchajcie, zrobione wyrównanie, bo zobaczcie, że jest tutaj to wszystko jak trzeba zrobione, ale co z tym urządzeniem? Ja was witam serdecznie, Arego Drukarek z tej strony, mamy piątek, nie wiem kiedy to opublikujemy, bo dzisiaj ten film wyślę i dopiero będzie może we wrześniu, któregoś września, a przy tym tygodniu jakieś, też we wrześniu, jakiegoś streama wrzucimy. Podobno się, tak jak wcześniej wspomniałem, choinka robi. A słyszycie? To ja. No. Aha. Co tu się wyprawia? Zobaczcie. Objaw taki, który w tym momencie jest, widziałem kiedyś, wiecie na czym? Cześć, co? Płatna? Dobra. No cześć. Taki objaw jak tutaj pokazany w urządzeniach z serii K, coś tam, był spowodowany usterką sprzęgła. A tu co się wyprawia? Faktycznie, że pokazuje jakiś błąd. Prawdopodobnie może być to. Funkcjonuje tu coś? Tak, jest to błąd. I nawet powiem wam szczerze, wiem, chyba wiem, tak mi się wydaje. Jeżeli ta usterka się będzie powtarzać, tak, będzie się powtarzać. O, zwolniliśmy stację serwisową, gdzieś się zawiesiła. Dobra. I co teraz? Dobra. Ja obawiam się, że powodem tego całego zajścia mogło być szarpanie papieru podczas zacięcia się, ale to są moje takie domysły. Na razie wydaje mi się, że odblokowałem to urządzenie, bo stacja serwisowa poszła w tamtą stronę i nie zazębiła się, a powinna się zazębić, ale jest błąd. I tak wali błąd. Podejrzewam, że ktoś swoje jakieś rzeczy tu włożył. Czekajcie, zamknę tą klapkę. Tu chyba będzie czujnik klapy. Dobra, tu jest czujnik klapy. Ale zauważcie, że się... Spróbujmy zrobić tak, 653, zabierzmy to. Eksploatowane jest dość mocno ta drukarka, bo to po prostu widać. Te urządzenie jest gdzieś w instytucji, takie jak przedsiębiorstwo komunalne. Jest to przecież wiadomo, że to jest instytucja finansowana z pieniędzy publicznych. No i taką drukarkę im dali. Stacja jedzie, zapina się w prawo, zapina atramenty. Spróbujemy ją jeszcze raz wzbudzić, ale nie, choinka się robi cały czas. Czyli jest tu problem dość skomplikowany. Moi drodzy, słuchajcie, zaraz sobie zobaczymy, ile to coś kosztuje. HP 6075, bo moim zdaniem to nie będzie w ogóle miało najmniejszego sensu, żebym ja to próbował
za wszelką cenę naprawiać. 6075. Zobaczymy, co pan Google na to mówi. HP 6075. 790 zł. No to nie jest mało. A wiecie, dlaczego jest taka... Kurde, reklamy wrzuciłem teraz. Nieważne, co tam widzieliście. Dlatego, że te tusze, one potrafią wydrukować do sporo przy swojej pojemności. Z tego, co pamiętam, tutaj taki zestaw widzę, że mamy za 130 zł. Co nie jest jakoś tak bardzo drogo. Ale o ile dobrze pamiętam, one miały dość fajną wydajność, bo w granicach około 1000 kartek. Dupa, przepraszam za wyrażenie. Tricolor, 200 stron. Żadna wydajność. To się nie dziwię, czemu ta cena jest taka. Dobra, zapomnijmy o tym urządzeniu. 200 stron na atramencie. Nie ma chyba co się spinać, żeby to robić. Zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy mieliście taki przypadek, bo ja jej reanimować za wszelką cenę nie będę, bo to nie ma najmniejszego sensu. Prawdopodobnie jest tutaj sprawa nie na czujnikach, nie na niczym, bo już nie chrupie, nie chrubocze, pokazuje to adekwatnie, że gdzieś zawiodła elektronika w tym urządzeniu. Zobaczcie, co tu się wyprawia. Gdzieś jakieś zwarcie. Ja tego urządzenia wskrzeszę na siłę nie będę. Jednak przyznajcie, że nowe wynalazki, które czasami firmy nam produkują, żebyśmy użytkowali, są no niesamowite. No jak ktoś lubi tego typu bajery, to proszę bardzo. 700 zł, ale 200 zł na kartce. Ja 651, teraz sobie przypomniałem, bo 653 to jest całkiem co innego niż 651. 651 miały bardzo dużą wydajność. 653 w zestawie w oryginale kosztuje 130 zł, czyli dzielmy to na 2, to będzie po 65 zł w oryginale. To jest tanio, ale nie za 200 kartek. Sami ocencie, moi drodzy. Ja tego wskrzeszać nie będę. Nie warto. Takie jest moje zdanie. Dziękuję za atencję. Print Workshop to była reklama, ale tych numer tuszu tam nie znajdziecie. Ja tego badziwia nie chcę. Dzięki, cześć. A jeżeli już musicie, to zestaw do napełnienia znajdziecie. Możecie napełniać te wkłady 653, bo one są tak samo jak 650, 652. Natomiast tych wkładów ja bym nawet odradzał, żeby próbować kupować sobie drukarkę na takie wkłady. Sami widzicie, co się dzieje. Chyba że chcecie mieć takie choinki. Dziękuję za atencję. Dzięki, cześć.